było to we wakacje. Człowiek brod, że wreszcie idzie leżeć do południa, łazić gdzie się chce, a nawet docna nic nie tetrać. Żuso jak po. Oż tu któryś dzień przyjechała ciutka ze Zleszta. Ta, co łoni busiogodo, że mo pychy na dwa stych. I jeszcze, że wie tyle, że mo żyć w tyle. Do tego przywlekła swojego wycieckanego chłopieczka, takiego smarka po czwartej klasie. Nie była u nos pewno ze 3 lat. Więc od razu my se pomiarkowały, że coś ich knuje. A ciotka tej zaraz grubej rury, a ty dziewczynta, wyście są takie mądre, to może byście pomogły naszemu Arielkowi dziebkom, bo łyn mu te poprawki we szkole. Oczywiście durnie sprawiedliwie, ale nie ma rady, szak. A do naszej mamy słodko pierdząco czeszczy, to ja tu Arielkę ostawię i niech go panny wszystkiego nauczą, bo mu już z nim nie dajemy rady. A zaś wodzi bez okna, Arieluś, Miśku, rybko, mamuni, zapłyć do izby tej. Za moment wleciał do jadalki. Łonu plany, łonu rany, łonu żony i drze się oż bez uszy idzie. A ciotka powiada, wej, za to jest Arielek, mój kaczorek maluski. Kaczorek, ty rychtyk, na moje to była kłypa hałasu, pokryta brudem. A ciotka się wzięła i pojechała, i się zaczęło. Na drugi dzień z rana siednęli my w jadalce. I ja mówię, wyciągaj książki i pokaż, co umisz. A ten srolek tej mrugu do nos jednym łokiem i godą. Cześć uczycielki, nauczycie mnie coś, co robić nie wolno? Mówię, coś, co nie wolno? A czemu nie? Dali smierdośniku, wyciągaj kajet i pisotko. Będziemy dzielić bez sero. Następny dzień rano jeszcze sobie wszyscy garowali, a on szturcho mamę. Ciotka, wej, wuja prawił, że ta siba we w drzwiach łocini jest nieczukuńcą. Mama se dźwigo i godo. No szak, no jest nieczukuńcą. Ale no to muszę was uświadomić, żeście się oba docna mylili. Słuchajcie, ja nie wiem, jakiego dopkali do czwartej klasy. Miał napisać zdanie ze słowami, zapewne gdyż róg cuk nadrapał i się pytał, a jakżem użył angielskich słów, to odpuścicie mi dzisiaj angielski? Godu, czytaj tuku i się nie mądruj. A on tej czyto, idzie ciotka z gazetą New York Times bez podworek. Zapewne do ustępu rąbać, gdyż nie zna angielskiego. Tej taki brzydnik utruty. Dzień dali, siora nie wytrzyma i hukła. Nie będziemy cię uczyć, jeżdżeś mość i paskudź. Tła się nie beporeczą. A babcia godo, może musicie po dobrymu? Tak wiesz, jakiego mama do niego godo? Rybku, misiu, kaczorku, a dybuś opadł. Tak też my próbowały, ale jak te misie, rybki i kaczorki. Łoczy wyczyszczą, uszami szczyk i dziubym kłapą. Koniec końców poskarżą se mamie, i sama go wzyna. I zaś żwarze Arielek przeszedł. Faktycznie, jak my się dowiedzieli od innej ciotki, przeszedł ze 4B do 4C.